O tym, że powinny tam trafić, przekonuje prezydent Duda. Nie samym mundialem żyją kibice. Wrócę, rusza konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zaraz po wiadomościach polityczne podsumowanie ostatnich wydarzeń, czyli Andrzej Stankiewicz i szósty dzień tygodnia. Minęła właśnie dziewiąta. Patrioty potrzebne są i w Polsce, i na Ukrainie, mówi w CNN sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Nie odpowiedział wprost, czy sojusz byłby na tak dla rozmieszczenia systemu za naszą wschodnią granicą. Zachęcał za to państwa do wojskowego wsparcia Ukrainy. O tym, że niemieckie wyrzutnie powinny trafić za naszą wschodnią granicę, przekonuje Andrzej Duda. Prezydent wsparł ministra Błaszczaka, który zaproponował rozmieszczenie ich na Ukrainie, mimo że wcześniej z entuzjazmem przyjął propozycję Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi po eksplozji rakiety w Przewodowie zaproponowali, że przekażą nam swoje patrioty. Z wojskowego punktu widzenia oczywiście byłoby najlepiej, gdyby te rakiety znajdowały się w pewnej odległości od polskiej granicy na terytorium Ukrainy. Wtedy rzeczywiście najwydajniej chroniłyby i pomagałyby w ochronie zarówno Ukrainy, jak i Polski. Berlin informuje, że zastanawia się nad propozycją Warszawy przekazania patriotów Ukrainie. Tłumaczy, że musiałoby to zostać uzgodnione z partnerami z NATO. Mecz Polaków z Arabią Saudyjską to dziś bez wątpienia najważniejsze wydarzenie sportowe, ale kibice skoków narciarskich także mają coś dla siebie. W fińskiej Ruce właśnie rozpoczyna się trzeci w tym sezonie Pucharu Świata konkurs indywidualny. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Tak jest. Ilu Polaków weźmie udział w zawodach? 7, czyli 100% skuteczność. Kwalifikacje przeprowadzono bezpośrednio przed konkursem, choć pierwotnie miało odbyć się wczoraj, ale w związku z tym, że reprezentacji Niemiec nie dostarczono na czas sprzętu, przełożono je na dzisiejszy poranek. Próbę generalną przed rywalizacją o punkty wygrał Słoweniec Andrzej Laniszek, ale drugi był Dawid Kubacki. Szóste miejsce zajął Piotr Żyła, 12 Kamil Stoch. W zawodach wystąpią jeszcze Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczą, Tomasz Pilch i Jakub Wolny. Trzymamy kciuki za scenariusz podobny do tego sprzed 3 tygodni, kiedy oba konkursy w Wiśle wygrał Dawid Kubacki. Teraz już szósty dzień tygodnia. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pan Krzysztof Gawkowski z Lewicy w biało-czerwonym szaliku i od razu jako pierwszy zostanie wypytany obowiązkowo o wynik meczu, który jest dzisiaj. Pan Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Pani Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pan Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry. Oraz pani Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj mecz Polska-Arabia Saudyjska o godzinie 14. Mundial z Katarem zaczął się dla Polski remisem z Meksykiem. Nie jestem specjalistą od statystyki, ale wiem, że żeby grać dalej, musimy ten mecz wygrać. Pan Krzysztof Gawkowski już zaczął kibicować. To taka krótka loteria, jak pan obstawia. Najlepiej od 36 lat wystartowaliśmy na mundialu. Bo nie przegraliśmy. Ale cieszmy się z małych rzeczy. Cieszymy się. W 86 roku, bo o tym mundialu w Meksyku trzeba wspomnieć, wygraliśmy drugi mecz z Portugalią, więc ja liczę, że dzisiaj z Arabią Saudyjską wtedy, też proszę mi wyobrazić, wtedy przez cały mundial jedną bramkę chyba strzeliliśmy w 86 roku. Ale pan wchodzi w szczegóły, a ja, panie redaktorze, mówię po prostu o tym, co jest najważniejsze. Wiara, optymizm, barwy biało-czerwone, dzisiaj Polska za Arabią 4-0. To jest, drodzy Państwo, trochę trudne, bo Arabia Saudyjska, która była taka na papierze chłopcem do bicia, pokonała w pierwszym meczu Argentynę, która jest aktualnym mistrzem Ameryki Południowej. Więc nie będzie tak łatwo. Pan Marcin Kierwiński, bardzo proszę. Aż takim optymistą nie jestem, ale liczę na 1-0. Defetyzm opozycyjny. Nie. No nie. Raczej realizm. Ja liczę, powiedziałem, liczę na 1-0 i liczę, że zagramy po prostu lepiej niż z Meksykiem. Ten mecz z Meksykiem nie był dobry. Nie ma co ukrywać. Dziś trzeba będzie znacznie mocniej walczyć, znacznie więcej biegać, walczyć o każdą piłkę. No i wtedy to 1-0 jest według mnie w naszym zasięgu. A potem będzie trudny mecz z Argentyną i to będzie mecz tak naprawdę o wyjście z grupy. To w środę, jeśli dobrze pamiętam, pani Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Ja jestem przede wszystkim żoną kibica i emocje odbieram od męża, ale ponieważ tak duże wydarzenia powodują, że człowiek w sposób oczywisty się angażuje, oglądaliśmy razem z grupą w Strasburgu mecz z Meksykiem. Też komentowaliśmy raczej swoje rozgoryczenie. Mam nadzieję, że wygramy. Ja nie będę mówić tutaj o wyniku i mam nadzieję, że motywacja Arabii Saudyjskiej, bo przypominam,
Państwu, oni dostali, zdaje się, po samochodzie za wygraną z Argentyną, tak, a w Arabii ogłoszono ogłoszono święto narodowe, więc oni są niesieni na fali ogromnych emocji. Mam nadzieję, że nasza dyscyplina, odpowiedzialność... Pani minister, gdybyśmy mieli te izery elektryczne, to też moglibyśmy dać polskim piłkarzom. Że w związku z tym Polacy będą zmobilizowani, że zrobią wszystko, żeby rzeczywiście po prostu wyjść z grupy, byłby to sukces. Pan Krzysztof Bosak, Konfederacja? Ja życzę naszym zwycięstwa, bardziej odważnej gry, bardziej ofensywnego podejścia i sukcesów w strzałach na bramkę. Ale pan jest... Jaki będzie wynik? Ale zobaczmy, czy Konfederacja ma nosa do sportu. Życzę 2-0. 2-0. Pani Urszula Pasławska, bardzo proszę. Ja też całą rodziną kibicuję, natomiast mam takie przekonanie, że dzisiaj to nie jest temat pierwszoplanowy polskich rodzin i oczywiście te emocje zawsze nam towarzyszą, ale chyba w tym roku są trochę inne niż w poprzednich latach. Ze względu też na sytuację na świecie, ze względu na kryzys w Polsce, ze względu też na wartości, które... Polacy potrzebują dobrych emocji. Ze względu też na wartości, które gdzieś w sporcie przestały mieć znaczenie, ale mówię po to, żeby to dopełnić, tak? Bo oczywiście chyba wszyscy czujemy, że to są trochę inne mistrzostwa niż wcześniejsze, ale no, trzymamy się, szukamy tych dobrych emocji, dajemy te dobre emocje. Żyjemy, drodzy Państwo, oczywiście to jest mundial w cieniu wojny w Ukrainie, ale Rosji na tym mundialu nie ma, Ukraina się nie zakwalifikowała, a jednocześnie tak obserwując także po tym, co Państwo słuchają, oglądają, czytają, to jednak ten mundial budzi ogromne zainteresowanie, ale pani poseł Pasławska ma rację, bo polityka jest obecna i teraz przechodzimy do tematów czysto politycznych. To jest 6 dzień tygodnia w Radiu Z. Szanowni Państwo, po tym jak 15 listopada w Przewodowie spadła ukraińska rakieta, zabijając dwóch Polaków, Niemcy zaoferowały polskiemu rządowi pomoc. Berlin był gotowy przysłać do naszego kraju swoje baterie antyrakiet Patriot, czyli taki system ochrony antyrakietowej. Minister obrony Mariusz Błaszczak przyjął to początkowo z entuzjazmem, po czym po kilkudziesięciu zaledwie godzinach wycofał się z tego pomysłu i zaproponował, żeby te baterie zamiast stacjonować w Polsce, stacjonowały na Ukrainie. Pani Anna Zalewska, skąd taka nagła wolta pana ministra Błaszczaka? Pan redaktor użył czasu przeszłego. Tam nie ma czasu przeszłego, dlatego że cały czas są na ten temat dyskusje. Przypomnę, kilkanaście godzin temu rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Niemiec zadeklarował, że również rozważana jest możliwość rozmieszczenia obrony przeciwlotniczej na Ukrainie. Ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy bardzo spokojnie do tego podeszli, spokojnie rozmawiali. Trochę jesteśmy zakładnikami społecznościowych mediów i tego, że... Pani minister, chwileczkę. Kto jest zakładnikiem, to jest zakładnikiem. Minister Błaszczak, 8.58, 21 listopada pisze na Twitterze. Z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiej minister obrony dotyczącą rozmieszczenia w naszym kraju dodatkowych rzutni Patriot. Podczas dzisiejszej rozmowy zaproponuję, by system stacjonował przy granicy z Ukrainą, czyli w Polsce. 4.25 tego samego dnia. Minister pisze już po rozmowie z panią minister. Do ustalenia pozostaje wersja systemu, jak szybko do nas dotrze, jak długo będzie stacjonować. Po czym po kilkudziesięciu godzinach, 23 listopada, 8 po południu, pisze, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby zaproponowała baterię Patriot, żeby przekazała je Ukrainie i rozstawiła przy zachodniej granicy, ale Ukrainy. No to wie pani, no media społecznościowe, jeżeli ktoś jest ich zakładnikiem, to minister Błaszczak. Propozycje powinny być składane jednak w zaciszu gabinetów i wspólnie ogłaszane. Wspólnie ogłaszane, mówię o stronie niemieckiej, to po pierwsze. Po drugie, również strona ukraińska widziałaby takie rozwiązanie. To znaczy, żeby sprzęt niemiecki znalazł się po stronie ukraińskiej. Tym bardziej, że autentycznie tego potrzebują. I umieszczenie tego po stronie ukraińskiej blisko polskiej granicy wypełniałoby wszystkie zobowiązania. I jednocześnie proszę zauważyć, że tak mówi również sekretarz generalny NATO, uznając, że to są decyzje poszczególnych krajów członkowskich. Myślę, że dojdzie do pozytywnego finału i rzeczywiście wszyscy tutaj doprowadzą do tego, że po prostu będzie ta ochrona przeciwrakietowa po stronie ukraińskiej, ale oczywiście myślę, że najbliższe 2-3 dni o tym zdecydują. A czy to nie jest taki szantaż emocjonalny, dlatego że co do zasady pewnie wszyscy się tu zgodzili,
godzimy, że Ukraina powinna mieć więcej sprzętu obronnego. To samo mówi sekretarz generalny NATO. Problem polega na tym, że akurat te konkretne rakiety nie mogą w tej chwili trafić na Ukrainę. Po pierwsze, Ukraina nie jest NATO. Po drugie, nie ma takich rakiet. Trzeba by było personel przeszkolić. Jeżeli one miałyby trafić na Ukrainę, to wie pani, kto by musiał je obsługiwać? Wojska NATO. Wyobraża to sobie pani? Więc to jest jakby taki szantaż emocjonalny. Trzeba pomagać Ukrainie, ale jednocześnie te konkretne antyrakiety Patrioty nie mogą w tej chwili trafić na Ukrainę. Ale pan mówi zupełnie inaczej niż sekretarz generalny NATO. Nie, chwileczkę. Jeśli pani pozwoli. Że jeżeli chodzi o rozmieszczenie, to są decyzje poszczególnych krajów. Ale jeśli pani pozwoli. To po pierwsze. Po drugie, większość sprzętów, które trafia na Ukrainę podczas tej wojny, wymaga bardzo dużych szkoleń. Te szkolenia trwają. Pani minister, mogę konkretnie? Ukraińscy żołnierze są na to gotowi. Mogę konkretnie. Sekretarz generalny NATO mówi bardziej eufemistycznie, że wszędzie potrzebujemy zwiększenia zdolności obrony antyrakietowej w krajach bałtyckich, Polsce, Rumunii, także na Ukrainie, i to są decyzje krajów członkowskich. Ja sprowadzam to do konkretu. Generał Kraszewski, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta, czy pracujący w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, który zna się na artylerii, mówi, że żeby przeszkolić ekipy, załogi, trzeba roku. Roku! Trzeba rok szkolić Ukraińców, żeby oni potrafili ten sprzęt obsługiwać. Pan Marcin... Rozumiem, że wie więcej niż sekretarz generalny NATO. Nie, sekretarz generalny NATO nie mówi takie rozwiązanie i to są bardzo konkretne Marcin Kierwiński. Ja proponuję, żeby pani minister jednak słuchała ze zrozumieniem, co mówi szef NATO. Ale w tej sprawie wszystko jest tak naprawdę dość proste słowo i oczywiste. Słowo znaczy słowo, tutaj nie ma interpretacji. A mianowicie... W pierwszym odruchu pan minister Błaszczak zachował się jak polski polityk. Podziękował, powiedział bardzo dziękujemy, tak, to są nam potrzebne. No ale potem został ustawiony do pionu przez Kaczyńskiego, no i zaczął się zachowywać jak typowy polityk PiSu. Ale co pan znaczy... ale dlaczego, w jaki sposób ustawiony do pionu? Panie redaktorze, to jest bardzo proste. No przecież to jest kompletnie niezrozumiałe, że w sytuacji, w której jesteśmy praktycznie bezbronni, jeżeli chodzi o atak rakietowy, odrzucamy pomoc, jeżeli chodzi o przekazanie... To nie jest tak, że jesteśmy całkowicie bezbronni. Wschodnią flanką, pani redaktor, pani poseł, trochę spokojniej. Fakt jest faktem, że patrioty w Polsce, polskie patrioty w Polsce, mogły być od roku 2016. PiS z jakiegoś powodu zatrzymał procedurę, która już trwała. Antoni Macierewicz opóźnił procedurę. Już były, wystarczyło po prostu te patrioty kupić do Polski. Mija 6 lat od tego momentu, patriotów nadal w Polsce nie ma. Chyba już pierwsza bateria jest. Nie, pierwsza bateria, panie redaktorze, jest w Rzeszowie, która jest to bateria amerykańska, która chroni infrastrukturę amerykańską. Polska bateria od kilku tygodni już jest. Panie redaktorze, możemy rozmawiać... Nie jest jeszcze wdrożona, ale jest. Okej. Okay. Nie broni polskiego nieba. To bądźmy precyzyjni. Broniłby wcześniej, gdyby Donald Tusk nie zrezygnował z ochrony. I dziś odrzucamy propozycję. Po tym, co zdarzyło się kilkanaście dni temu, odrzucamy propozycję kraju sojuszniczego w ramach NATO. To jest po prostu kompletna głupota. Ja nie będę się zastanawiał nad tym, czy ta propozycja pana Kaczyńskiego, bo to dlatego mówię, że pan minister Błaszczak pod wpływem Kaczyńskiego zmienił decyzję, no bo to Kaczyński mówi o tym tak naprawdę, że należy ten sprzęt przekazać Ukrainie i umieścić go na naszej wschodniej granicy. No, granicy czy na granicy z zachodniej Ukrainy. Dokładnie tak, tylko proszę, o to by chronić się, tylko proszę się zastanowić, panie redaktorze, czy jeżeli Ukraińcy nawet, co jest niemożliwe, sam pan to przed chwilą powiedział, dostaliby ten sprzęt, czy oni naprawdę by go ustawiali na granicy z Polską? Nie. Oni by tym sprzętem bronili Kijowa i słusznie, broniliby swoich wojsk, no to jest dość naturalne. To jest propozycja z gatunku wsłuchiwania się w fobię Jarosława Kaczyńskiego. No dobrze, ale... Jarosław Kaczyński potrzebuje mieć cały czas wojnę z Niemcami, wojnę taką dyplomatyczną i nie może przyjąć tej pomocy. Czyli fobie Kaczyńskiego, nienawiść Kaczyńskiego są ważniejsze od polskiego bezpieczeństwa. To jest dość oczywiste dla wszystkich. Ja się dziwię, że w sprawach tak zasadniczych jak bezpieczeństwo Polski można tak nieodpowiedzialnie się zachowywać. Ja tylko nadmienię, drodzy państwo, że w tej sprawie w ogóle jest jakaś masa nieporozumień na rozmaitych poziomach, bo minister obrony Christine Lambrecht, która zgłosiła taką deklarację i skrytykowana w Niemczech, w kręgach wojskowych, bo zgłosiła taką deklarację wysłania patriotów, które chronią Niemcy, do Polski bez konsultacji w kręgach wojskowych, bez konsultacji rządowych, więc
Po tamtej stronie też jest wokół tego zamieszanie. Ale tym bardziej, jeżeli ta oferta jest na stole, my powinniśmy z niej skorzystać. Krzysztof, nie kierować się fobiami. Mówimy o tym, że skorzystamy, proponujemy, gdzie mają być rozstawione. Ale sprowadzałoby się do tego, panie pośle, że do Polski wedle te zasady, że te antyrakiety mają swój personel do Polski. No tak, ale jeszcze tylko jedno zdanie dla historycznego przypomnienia, dlatego że z tarczy antyrakietowej przede wszystkim zrezygnowała Koalicja Obywatelska. Nie wie, o czym pani mówi. Rozmawiamy o patriotach, które mogą być w Polsce już teraz. Nie Chwileczkę, nie sprowadzamy już kilka dyskusji jednocześnie. Patrioty, drodzy państwo, które i ekipa Platformy, i ekipa PiSu chciała kupować, tylko doszło do pewnego opóźnienia za czasów rządów Antoniego Macierewicza. Natomiast z tarczy antyrakietowej amerykańskich elementów Platforma także się wycofała. No nie pewnego opóźnienia za czasów Macierewicza, tylko Macierewicz wyrzucił te zakupy Krzysztof tak naprawdę Kaskowski. Do kosza. Trzeba było 6 lat, trzeba było wojny na Ukrainie, żeby PiS wreszcie się obudził i zrozumiał to, że te... Przed wojną minister Błaszczak zdecydował się na patrioty. Krzysztof Gawkowski, ale wróćmy do tej dyskusji. Trzeba było przyjmować, pan Krzysztof Gawkowski, trzeba było przyjmować tę niemiecką ofertę, czy też nie? Trzeba przyjąć, bo to nie jest jeszcze czas przeszły. Minister Błaszczak zachował się w tej sprawie nieprofesjonalnie. I to jest prosta nazwa tego, co się wydarzyło, nie chcąc nikogo politycznie obrażać. Bo każdy polski patriota doskonale wie, że nie jest nasze niebo dobrze chronione, bo po incydencie w Chrubieszowskim powiecie wiemy doskonale, że potrzebujemy o wiele mocniejszej obrony, a ona dzisiaj jest tak naprawdę jeszcze w powijakach, bo i Narew, i Wisła, i całość tego systemu. Pan poseł mówi o konkretnych systemach, takich antyrakietowych, dłuższego, krótszego zasięgu. Są w powijakach. I to mówią nasi dowódcy obecni i byli i z ekipy PiSu, i Platformy, i Lewicy, wszyscy. No to tu jest zgoda polityczna. Więc jeżeli jest deklaracja innego państwa sojuszu, naszego partnera w ramach NATO, Unii Europejskiej, sąsiada Polski, który ma najbliżej do wojny na Ukrainie, bo to tak wygląda, powinniśmy tą ofertę przyjąć. Dlaczego jest to nieprofesjonalne, co robi pan Błaszczak? Dlatego, że w ciągu 36 godzin zmienił zdanie. Zmienił zdanie i zrobił to w polityce twitterowej, a uprzedził go kto? Pan Kaczyński, bo pan Kaczyński najpierw powiedział to na jednym ze spotkań, na których był w trasie. I wie pan, co mnie w tym wszystkim oburza? Czy pana zdaniem, bo też prezes Kaczyński w tym czasie udzielił wywiadu między tymi wpisami ministra Błaszczaka, że przyjmujemy i czekamy na szczegóły, a decyzją, że w sumie nie chcemy przekazać to Ukrainie, no był wywiad prezesa Kaczyńskiego dla Polskiej Agencji Prasowej, gdzie prezes powiedział, że to jest jego osobiste zdanie, ale jednak nie w Polsce, tylko lepiej, żeby na Ukrainie. To jest jego osobiste zdanie, tylko ja w tym wszystkim mam, czuję duży niesmak z innego powodu. Nie jest z mojego obozu politycznego pan prezydent Andrzej Duda, nie jest tym, który zawsze wykonywał swoje 13 prezydenckie tak, jak ja bym sobie to wyobrażał, ale jednak w czasie tej wojny w Ukrainie wiele razy pokazywał, że jakąś taką perspektywę strategiczną w głowie przynajmniej ma, bo nie zawsze w czynach. I teraz, niekonsultowanie prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych w sprawie tego, czy my przyjmujemy, czy nie przyjmujemy patriotów, tylko wypisywanie na Twitterze, dlatego że szef partii coś powiedział, a minister chowa głowę w piasek i zmienia zdanie, a prezydent o tym nie wiedział, no to to jest dopiero chucpa polityczna w kraju, w którym rzeczywiście jest państwem frontowym. To się nie powinno wydarzyć. I bez względu o jakiej mówimy polityce, prawicowej, lewicowej, ja sobie nie wyobrażam, że Miller z Kwaśniewskim, Kwaśniewski będąc... O, proszę pana! Tak daleko ale sięga. Właśnie sięga daleko, dlatego że przypominam sobie konflikt, w których byliśmy. Przypominam sobie sprawy po 2001 roku i zamachu na World Trade Center i wiem, że było ciężko między Kwaśniewskim a Millerem, ale żaden z tych polityków nie robiłby sobie takich psikusów w sprawie bezpieczeństwa narodowego. Nie byłoby możliwości konsultacji i to jest dla państwa obraz rzeczywistości. To znaczy osoby, które nie mają zwierzchnictwa nad polską armią, decydują w gabinetach jak pan Kaczyński. To jest śmieszne i straszne, bo budzi niebezpieczeństwo dla Polski. To rzeczywiście chodzi o bezpieczeństwo, bo incydent w Chrubieszowie pokazał, że rzeczywiście polska obrona rakietowa nie jest w pełni wydajna, jeżeli w ogóle można taką pełną obronę zbudować. To jest inna rzecz. Natomiast tu mamy na wielu poziomach jakieś nieporozumienia totalne. Szef gabinetu prezydenta mówi, że stanowisko prezydenta jest jasne. Rakiety powinny bronić terytorium Polski i polskich obywateli. Kilka godzin później sam prezydent mówi co innego, że z wojskowego punktu widzenia najlepiej byłoby, gdyby te rakiety znajdowały się na terytorium Ukrainy. Bo broniłyby Polaków. No tak, ale to może, a może szef gabinetu bez prezydenta sobie wyjaśnił. Absurdalna teza. No, Amerykanie, jak przetransportowali sprzęt amerykański do Rzeszowa, w okolice Rzeszowa, ściągnęli tam własne baterie Patriot, które stacjonują, no nie ma tam, gdzie infrastruktura amerykańska, dlatego, że właśnie te Patrioty mają tą infrastrukturę chronić. Nie są oddalone o 200-300 kilometrów, tylko są przy tej infrastrukturze. No, ktoś, kto opowiada te bzdury, że najlepiej, żeby 200 albo 300 kilometrów dalej od polskiej granicy Ale ja tutaj dostrzegam chęć pomocy Ukrainie. Pytanie, na ile to jest technicznie realne. I wojskowo, pan Krzysztof Bosa, Konfederacja, bardzo proszę.
wojskowi Ukrainy mówią inaczej. Znaczy, pani, no, tak, się państwo pozwolą, zacznijmy merytorycznie. No, to, co tam zaserwował nam prezes Kaczyński i co rezonują w tej chwili ci, którzy chcą pokazać swoją lojalność, merytorycznie jest zupełnie niepoważne. I co ma pan na myśli? Gdyby tak było, że efektywniejsza jest ta ochrona na terytorium Ukrainy i politycznie możliwa i dopuszczalna przeciwrakietowa, no to po pierwsze te baterie Patriot, które nam już Amerykanie przekazali, rząd PiS-u by już pewnie przekazał na Ukrainę, a jak widać albo nie zdążył jeszcze tego zrobić, albo go powstrzymali Amerykanie. No i druga sprawa, Amerykanie by rozstawili swoje baterie Patriot na terenie zachodniej Ukrainy, a nie pod Rzeszowem. Więc jest to po prostu niepoważne. Ale już pomijając te techniczne aspekty, no to wiemy dobrze, że z politycznego punktu widzenia po prostu to nie wchodzi w grę ze względu na to, kto to obsługuje, ze względu na to, jaka jest waga tego systemu. Niemcy przekazali inny system ochrony Ukraińcom i tak naprawdę w języku polityki międzynarodowej to, co robi PiS, no to jest takie zaczepianie, że podchodzi, po prostu używając jakiejś podwórkowej analogii, że podchodzi ktoś mniejszy do kogoś większego na podwórku, zaczyna go zaczepiać i mówi, a nie uderzysz mnie, a nie uderzysz mnie. No i to jest to, co robi PiS wobec Niemiec w tej chwili. Niemcy dają jakąś propozycję, a PiS po prostu podskakuje. Dobrze, ale pan i teraz by ją przyjął? Pan by przyjął te... Gdyby pan ja to był powiedziałem wczoraj, zanim... Podskakuje, tylko rozważa. Wszystko jest ale grze. Wasze rozważanie jest niepoważne. Ośmiesza nas na forum europejskim. Przez takie zachowanie jak wasze w tysiącu różnych kwestii nikt nie traktuje w tej chwili Polski poważnie w debacie międzynarodowej, tylko jako państwo, które nieustannie podskakuje. Dobrze, czy pan by przyjął taką ofertę niemiecką? Ja powiedziałem to wczoraj w wywiadzie porannym radiowym, zanim się prezydent w tej sprawie wypowiedział, dystansując się od stanowiska Kaczyńskiego, że oczywiście tak, oczywiście należy taką propozycję przyjąć, dlatego że my nie mamy w tej chwili operacyjnie funkcjonalnego systemu ochrony przeciwlotniczej. Jesteśmy bezbronni. Jesteśmy bezbronni w wyniku wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych i opóźnień. I jeżeli ktoś proponuje elementy systemu obrony przeciwpowietrznej, które już działają, to oczywiście należy to brać i należy włączyć to w system obrony Polski, a nie się obrażać, bo to są akurat Niemcy. Reakcja powinna być identyczna, gdyby to byli Francuzi, Anglicy czy jakiekolwiek inne państwo natowskie. I po prostu tu w ogóle nie ma dyskusji w tej kwestii. Natomiast robienie publicznej dyskusji z Niemcami, gdzie oni mają swoje uzbrojenie dysponować, żeby co? Żeby im udowodnić, że Niemcy są Niemcami? Komu udowodnić co? To chyba tylko na część, niewielką część polskich wyborców może podziałać. Na forum europejskim i światowym to jest niepoważne. Na forum natowskim to jest odbierane jako rozbijanie spoistości NATO, jako powodowanie wewnętrznych konfliktów. Tak, pani minister, proszę nie unosić brwi, tylko proszę się zmierzyć z przykrą, brutalną rzeczywistością. Polski rząd pod waszym przewodnictwem nie jest poważnie traktowany. Pani nawet nie potrafiła prawidłowo zinterpretować wypowiedzi sekretarza generalnego NATO. On nie powiedział bynajmniej, tak jak się pani wydaje, że rozmieszczenie tych systemów na terenie Ukrainy byłoby właściwsze, korzystniejsze. On jedynie powiedział, że to nie od struktur NATO zależy, czym sobie państwa członkowskie dysponują. Powiedział literalnie prawdę, bo Niemcy próbowały, odrzucając polską propozycję, zasłonić się NATO, zamiast wprost powiedzieć niedyplomatycznie, jak to robicie wypisowcy, że propozycja polska jest głupia. Niemcy nie powiedzieli wam publicznie, że wasza propozycja jest głupia. Ambasador jedynie w wywiadzie stwierdził, że czekają dalej na polskie stanowisko i że sprawa nie jest zamknięta. Czyli tam, gdzie wy reagujecie niedyplomatycznie, Niemcy reagują dyplomatycznie. I sekretarz generalny NATO również zareagował dyplomatycznie, tylko wy nie rozumiecie w ogóle języka dyplomatycznych wypowiedzi. Nie rozumiecie, że jak ktoś wam mówi, że dyskusja jest otwarta, że propozycja budzi zdumienie, to znaczy, że się wygłupiliście. Zaraz pani minister odpowie, jeszcze pani Urszula Posowska. Narażacie polskie państwo, bezpieczeństwo po to, żeby grać tym przez wyborczo. Ja zwracam uwagę, powtórzę mocniej to, co powiedział pan poseł Bosak. Długo sami jeszcze nie będziemy mieć takiego systemu komplementarnego ochrony polskiego nieba. A dwie baterie, które tak naprawdę w tej chwili dostaliśmy, czy dostajemy, czy operacyjnie je uruchamiamy, mają zdolność do ochrony jednego celu strategicznego, na przykład stolicy. Tak? W tej chwili nasza obrona powietrzna składa się głównie z zestawów NEWA, produkcji radzieckiej. Te wszystkie systemy, o których wspomniał pan poseł Krzysztof Gawkowski, one są wdrażane, jeszcze nie są uruchomione. 10 pani Urszula Pasowska. 10 lat. Też przez ostatnie lata były blokowane. Perspektywa 10 lat i zaniedbania pana ministra Macierewicza. Tak uczciwie. Pani Urszula Pasławska, PSL. Pytanie, czy przyjąć, czy nie. No oczywiście przyjąć. Słowacja przyjęła od Niemiec w kwietniu. Słowacja wysłała swoje wyrzutnie S-300, drodzy państwo, takie poradzieckie. Takie, z jakich został wystrzelony pocisk, który spadł w powiecie chrubieszowskim, a w zamian za to dostała natowskie patrioty.
dodam jeszcze tylko, że kiedy Turcja miała konflikt, kiedy była wojna w Syrii, to Turcja także dostała od Niemiec patrioty, więc tego typu współpraca się zdarza. Patrioty z Niemiec dzisiaj służą na Słowacji, a czołgi niemieckie pojechały do Czech. Natomiast ja myślę, że można się pokusić... Myślę, że można się pokusić o taką tezę, że Jarosław Kaczyński po raz drugi już chce wciągnąć NATO w konflikt w Ukrainie. Po raz pierwszy zrobił to w marcu, kiedy pojechał i zaproponował, aby NATO stworzyło korpus pokoju, i teraz po raz drugi, kiedy chce, aby NATO żołnierze Ja tylko wytłumaczę, drodzy państwo, tamta propozycja Jarosława Kaczyńskiego nie była konsultowana w krajach NATO i została odebrana jako taka próba wprowadzenia sił NATO na teren Ukrainy, co w tamtym czasie było ryzykowne, Kijów był oblężony i mogło to zostać odebrane jako próba wplątania NATO w ten konflikt. Redaktorze, jeżeli mogę dokończyć. Jasne, oczywiście. Przypominam dlatego, że nie wszyscy pamiętają. Tak, oczywiście, ale jest to druga próba wplątania czy zaangażowania NATO w konflikt zbrojny w Ukrainie. I dla mnie jest to takie działanie przemocowe. Pan mówi o szantażu, ale to jest takie typowe dla PiSu działanie przemocowe. Nie weźmiemy patriotów z Niemiec, bo mamy problem z Niemcami, mamy problem osobisty i polityczny. Nie weźmiemy pieniędzy z KPO i z funduszy unijnych, bo również mamy problem z Niemcami, z całą Unią Europejską. To nie jest nic innego jak po prostu przemoc wobec narodu polskiego. Jest to działanie absolutnie antypolskie, wręcz powiedziałabym, jest to zdrada narodowa. Takie hasła, takie zdania również padały. Takie również padały, ponieważ bardzo to dzisiaj uderza w polskie bezpieczeństwo. Natomiast ja bym chciała zwrócić... Żebym ja dobrze zrozumiał, pani poseł. Pani ocenia, że nieprzyjęcie tych patriotów... Tak, jest działaniem antypolskim. Jest absolutnie albo zdradą, albo jest to po prostu głupota. Stawiam na to pierwsze. Natomiast jeśli chodzi o konstytucję, bo również warto na to zwrócić uwagę, no to też pokazuje ta sprawa, w jaki sposób traktowana jest konstytucja. Artykuł 134 konstytucji mówi o tym, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a w czasie pokoju sprawuje zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej i wymaga współdziałania. I to współdziałanie miało miejsce do czasu, kiedy nie wtrącił się Jarosław Kaczyński i de facto pokazał, za co ma polską konstytucję i polskiego prezydenta. I to jest, uważam, kompromitujące. I im szybciej władze, które działają na szkodę naszego kraju, zostaną odsunięte, tym lepiej dla bezpieczeństwa. Tak jest traktowane. Potem mocne zarzuty ze strony pani poseł Pasławskiej. Jeszcze jedno dopytam panią minister Annę Zalewską. Pani minister, połowa października, czyli miesiąc przed wydarzeniami na Lubelszczyźnie, przed wybuchem tej ukraińskiej rakiety, minister Błaszczak odrzuca ofertę współtworzenia przez Polskę europejskiej takiej tarczy antyrakietowej. Tam państwem ramowym, czyli państwem, które organizuje inne kraje do współpracy przy takim projekcie, były Niemcy. I minister Błaszczak wtedy i mówi, i pisze także, tu pani mówi o polityce twitterowej, zbudowaliśmy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej. Tu wymienia te wszystkie rakiety, o których mówił poseł Gawkowski, które nie działają. I dzięki staraniom rządu PiS nasze niebo jest bezpieczne. Nie musimy przystępować do proponowanych przez Niemcy programów zakładających budowę mniej zaawansowanego systemu. Miesiąc później rakieta spada w Przewodowie. Podsumowując państwa emocje, bo ja mam wrażenie, że w obliczu wojny polska opozycja raczej budzi, czy chce rozbudzić złe emocje, zamiast opierać się na faktach. Ja zachęcam do tego, żebyście państwo oglądnęli sobie zdjęcia satelitarne całkowicie ciemnej Ukrainy i tego, widzimy, pani minister, co to ma do rzeczy? Że za moment będziemy mieć kolejną falę migracji, uchodźcą. Dlatego, że pani minister, ale dobrze, to rozumiemy, ale to jest trochę inny poziom tego konfliktu. Nie, to jest dokładnie wszystko to samo. Dlatego, że jeżeli państwo insynuują, że ktoś coś odrzuca, my cały czas dyskutujemy i rozmawiamy. Ale o czym dyskutujecie? Ale nie dyskutujecie o przyjęciu na terenie Polski, prawda? Kilkanaście godzin temu rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Niemiec powiedział, że również rozważana jest taka sytuacja,
aby owe patrioty znalazły się po stronie ukraińskiej. Mamy dwa pomysły, dwie propozycje. Dobrze, pani myślę, minister, że dobrze, najbliższe dobrze, dobrze, pani minister, dobrze. Przyniosą mogę rozwiązanie. Dopytać, czy pani zdanie dzisiaj, pani minister, to, ale proszę mi pozwolić żeby zadać chronić pytanie. Bezpieczeństwo pani minister, Polaków. Czy pani zdaniem, czy pani zdaniem projekt pod tytułem Niemieckie Patrioty w Polsce jest zamknięty i albo będą na Ukrainie, albo pozostaną w Niemczech? Konkretne pytanie. Z wypowiedzi i Ministerstwa Obrony, i Kancelarii Pana Prezydenta wynika, że będą rozważane obydwie sytuacje, że ta mówiąca o posadowieniu po stronie ukraińskiej jest docelowa i rozważa to Ministerstwo Obrony. Dobrze, ale jeśli Państwo pozwolą. Ale czytając wypowiedzi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, jest tam taki pomysł, żeby jednak rozważać jedną. Chcę zapytać o to, o czym powiedziałem. 14 października minister Błaszczak mówi, my nie potrzebujemy tej europejskiej tarczy antyrakietowej budowanej pod przewodnictwem Niemiec, mamy swój lepszy system. Miesiąc później spada rakieta i Niemcy oferują nam swoją pomoc. Czy nie uważa pani, że to jest dowód na to, że nie mamy lepszego systemu? Nie, to nie jest dowód. Przypomnę, że my mówimy w kategoriach jednak nieszczęśliwego wypadku i takie też są sformułowania. Tego nie wiemy na 100%. Takie są sformułowania toskie. Przypominam, że skończyło się śledztwo. Zamiast będziemy mieć wszystkie informacje i wszystkie komunikaty. Pan prezydent komentując śledztwo powiedział, że właściwie znając mniejsze czy większe szczegóły podtrzymuje stanowisko o tym nieszczęśliwym wypadku. Ale ja chcę jeszcze dwa zdania dodać. Ja przypomnę... Dobrze, ale tylko przypomnę, że nasi poprzednicy rozbroili armię, uznając, że właściwie do niczego nie jest potrzebna. Od 2015 na różnych poziomach wydajemy ogromne pieniądze, zbroimy się. Mało tego, to my zabiegamy o jedność i NATO, i jedność Unii Europejskiej wokół wygranej wojny Ukrainy z Rosją. Minister Błaszczak, rzeczywiście bardzo duże zakupy w ostatnim czasie wykonuje pan Marcin Kierwiński, pan Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Bo pani poseł użyła takiej formuły, zbroimy się. Tylko ja bym chciał, żeby wreszcie ten sprzęt przyjechał do Polski, bo wykupujecie na potęgę, gdybyście tylko nie jeszcze niczego w Polsce polskiej nie ma. Armii, myślę, że byliśmy ale proszę bardzo, pan Marcin Kierwiński. Jedyny, kto rujnował polską armię, to Antoni Macierewicz. Bo to, że polska obrona przeciwlotnicza jest tak słaba, to jest zasługa Macierewicza i zaniechań po Macierewiczu. No to jest brutalna prawda. To wyście wstrzymywali wszystkie te programy. Pan redaktor zadaje konkretne pytanie o to, czy warto uczestniczyć w europejskiej tarczy antyrakietowej, a pani opowiada o fali uchodźców z Ukrainy. Więc powiedzmy bardzo jasno, polskim interesem narodowym jest to, aby uczestniczyć w każdym przedsięwzięciu natowskim, także dotyczącym wszystkich krajów natowskich, które zwiększa bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o systemy antyrakietowe. Zwłaszcza, że z dużym prawdopodobieństwem ta europejska tarcza także będzie komplementarna i oparta o system Patriot. Więc czego wy się boicie? Naprawdę dlaczego wasza polityka wewnętrzna, to, że wy wewnętrznie musicie cały czas pokazywać, że jesteście antyunijni, antyniemieccy, jest dlaczego prawda. Jest ważniejsza od polskiego to bezpieczeństwa? Jest państwa teoria. Ale niech pani powie. Pan poseł Kierwiński kończy. Drodzy państwo, proszę się jeszcze jedno zdanie. Niech pan poseł Kierwiński kończy. Niech pani powie tak wprost do słuchaczy tej zacnej audycji. Polacy nie potrzebują patriotów dzisiaj, dlatego że są bezpieczni. Niech pani to powie. Polacy potrzebują każdego świetnie, to jeżeli wsparcia, potrzebują, to weźcie te patrioty. To weźcie te patrioty. Drodzy państwo, pan... Dlatego nadajemy ton, jeżeli chodzi Krzysztof, o budowanie pan Krzysztof Gawkowski, bardzo proszę. Ja wrócę proszę do, pan Krzysztof Gawkowski. Ja wrócę do meritum tej sprawy, jednak ja nie mogę się zgodzić z panią posłanką Zalewską w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, bo tego bezpieczeństwa dzisiaj nie ma i tak naprawdę nie wiadomo, kto podejmuje ostateczne decyzje w Polsce i jakie są elementy wpływu na te decyzje. No Jarosław Kaczyński potem. Chcę poszło. Panu powiedzieć, że w otoczeniu pana Macierewicza wiemy, to czytaliśmy o tym, toczą się postępowania w prokuraturze, było wielu szpiegów rosyjskich. Nie wiemy, jak głęboko zinfiltrowali ale kogo konkretnie pan ma na myśli, jako w otoczeniu Macierewicza szpiedzy? Są informacje, które wypływają z prokuratury, że toczą się postępowania wobec osób, które były najbliżej pana Macierewicza i które były albo są współpracownikami. Ale panie pośle, chwileczkę. To nie są insynuacje. Panie pośle, nie mamy konkretu ze strony prokuratury, to punkt pierwszy. Po drugie, ministra Macierewicza nie ma od roku 2018, to punkt drugi. Ale czyli przez trzy lata miał uczestniczyć w polską armię, ale ja chciałbym związać punkty z punktami, żeby pokazać, jak wygląda sytuacja w polskiej armii i skąd się bierze dzisiaj problem takich decyzji jak ta z patriotami. Od 4 lat
nie ma Macierewicza, ale są ludzie, którzy cały czas w kręgu PiSu, pana Kaczyńskiego, pewnie i służb, decydują o tym, jakie decyzje są podejmowane. Ktoś musiał szeptać do ucha pana Kaczyńskiego, że jeżeli Niemcy coś proponują, to zmieniamy zdanie. Miały na to wpływ dwie decyzje. Jedna, kampania wewnętrzna w Polsce, budowanie narracji przeciwko Niemcom, i druga, która dzieje się od 8 lat, od kiedy PiS rządzi. To znaczy mówienie o tym, zbroimy się, polska armia silna, a de facto jej osłabianie poprzez rozbijanie służb, poprzez doprowadzanie do opóźnienia w kontraktach, poprzez to, że tak naprawdę dzisiaj nie mamy odpowiedniej formy systemów antyrakietowych i innych systemów. Pan minister Błaszczak robi dużo teraz. Ale kończymy ten temat teraz, a nie robił tego przez ostatnie 8 lat. Drodzy Państwo, to jest wasz problem. Dobrze, chwileczkę. Jeśli Państwo pozwolą, mamy drugie wcielenie w sumie tego samego wątku, bo okazało się, że w nocy po wybuchu rakiety przewodowej na Lubelszczyźnie, kojarzeni z Kremlem rosyjscy, no właśnie, blogerzy, komicy, kabareciarze, można ich nazwać rozmaicie, ale to są ewidentnie ludzie inspirowani przez Kreml. Panowie Wowan i Leksus, takie zacne mają pseudonimy, dodzwonili się do prezydenta Andrzeja Dudy i prezydent był przekonany, że rozmawia z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, i w sumie po samym tylko przedstawieniu się przez panów Wowana i Leksusa jako Macron, prezydent im wszystko powiedział, co się działo w Przewodowie. Podczas gdy my czekaliśmy na oficjalne komunikaty polskich władz, to było około północy wtedy, tego pamiętnego dnia 15 listopada, tuż po rozmowie z Joe Bidenem, panie. Pytanie do pana Krzysztofa Bosaka. No, to jest drugi raz, bo prezydent stał się drugim na świecie przywódcą nabranym przez te parę. Oni wcześniej nabierali prezydenta Turcji, kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Borisa Johnsona i tak dalej. Księcia Harego, tylko że prezydent Andrzej Duda stał się człowiekiem pierwszym nabranym po raz drugi, bo w 2020 roku zadzwonili do niego, przedstawiając się jako sekretarz generalny NATO. Drodzy Państwo, kluczowy moment. Dzień, w którym być może rosyjska rakieta spadła na Polskę. Polska uruchamia prezydenta Stanów Zjednoczonych, kraje NATO, wdraża procedurę, czy rozważa wdrożenie procedury artykułu 4, czyli konsultacje z sojusznikami. I nagle tacy ludzie dzwonią do prezydenta tak po prostu. Znaczy, nie wiemy, czy tak po prostu. Nie znamy kulis tej sprawy i pewnie nie poznamy, dlatego że służby specjalne pod kierownictwem ministra Kamińskiego właściwie w ogóle nie dzielą się informacjami o efektach swojej pracy z parlamentem, co bynajmniej nie jest standardem i jak to powiedział mi jeden z ludzi doświadczonych w służbach mundurowych, za parawanem transparentności w Polsce często kryje się niestety, za parawanem tajności kryje się często paździerz. I ja myślę, że trzeba mieć pretensje tutaj nie do prezydenta, bo on po prostu jest od tego, żeby prowadzić rozmowy dyplomatyczne. Trzeba mieć pretensje do jego personelu i do koordynatora służb, który powinien to wszystko dobrze zabezpieczyć. I powinny być dymisje. Dymisji nie było. Co ale pokazuje, są zapowiadane konsekwencje. Zapowiedziane. Była dymisja po tej pierwszej rozmowie. Dobra, wasze zapowiedzi to ja nie wierzę. Powinny być dymisje. Konkretna głowa powinna za tą kompromitację spaść. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że tego typu prowokacje przygotowuje się miesiącami, a czasem latami. Robią to ludzie, którzy są doskonale poinformowani o tym, jakie są procedury w konkretnej administracji konkretnego państwa. Wszystkie takie rozmowy są uzgadniane, uwierzytelniane. To wymaga wielopoziomowego oszustwa. I to jest sposób w języku dyplomacji służb specjalnych, w jakim pokazuje się graczom na arenie międzynarodowej, kto jest sprytniejszy. W ten sposób Rosjanie pokazali państwu polskiemu, fikacie, ale zobaczcie, kto jest sprytniejszy. Chcecie nam zrobić kuku? My pokazujemy, że panujemy nad sytuacją. To jest dokładnie ten komunikat, jaki Rosjanie w ten sposób wysłali państwu polskiemu. I nie należy się tutaj tym jakoś bardzo mocno przejmować. No naprawdę, to pan uspokoił mnie. W sytuacji, kiedy w Polsce toczy się dyskusja, czy rosyjska rakieta spadła na teren Polski. W Polsce toczy się historyczna dyskusja w wielu sprawach, nieproporcjonalna do rzeczywistych zagrożeń. Z tej sytuacji należy wyciągnąć wnioski. Wnioski należy wyciągnąć takie, że to my musimy być w takich sprawach twardsi, skuteczniejsi, sprytniejsi i bardziej profesjonalni. Musimy mieć jako państwo polskie lepsze procedury. Musimy wyciągać konsekwencje i mieć personalną odpowiedzialność za takie sprawy. Powinniśmy wiedzieć, jako polscy politycy, kto ponosi personalną odpowiedzialność za uwierzytelnienie rozmów dyplomatycznych polskiego prezydenta, polskiego premiera, ministra spraw zagranicznych. Kto za to odpowiada personalnie. Czy pan oczekuje dla naszych sojuszników to nie jest sprawa tajna. Dla służb specjalnych i administracji przeciwnika, w tym wypadku państwa rosyjskiego, to nie jest sprawa tajna. Dla polskiego społeczeństwa, polskich polityków to też nie powinna być sprawa tajna. Powinniśmy wiedzieć, kto personalnie za to dobrze, odpowiada. Ale kogo pan obwinia? Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta, ministra do spraw międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta. Ci dwaj ministrowie uczestniczyli w tej rozmowie.
To jest problem systemowy. Mogę powiedzieć tyle, że... Ale systemowi, a mówi pan, że jakaś głowa powinna polecieć. No to... Powinna, ale ja nie będę wskazywał, która głowa ma spaść, bo nie mam do tego wystarczającej wiedzy i kompetencji. Natomiast to, co wiem, mogę się podzielić ze słuchaczami, to wedle mojej wiedzy w Pałacu Prezydenckim nie ma w ogóle bezpiecznego telefonu. Prezydent, żeby odbyć bezpieczną rozmowę telefoniczną, musi wędrować do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I dzwonił z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Moje podejrzenie jest takie, w tym wypadku z Biura Bezpieczeństwa Narodowego był ten telefon. No to pytanie, kto tam odpowiada? Być może szef BBN-u powinien polecieć. Pani Urszula Pasławska. Tylko szef BBN-u dopiero co był po zmianie i zdaje się, że prezydent szefem BBN-u zrobił pana, który ma bogate doświadczenie i sukcesy w byciu lekarzem. To jest lekarz wojskowy, tak. Pani Urszula Pasławska, bardzo proszę. Czy ja zachęcam pana prezydenta do takiej degamonizacji swojej kancelarii, rozszerzę, pozbycia się wszystkich gamoni z PiS-u i zachęcenie ich do tego, aby poszli na wolny rynek i obstawienie się fachowcami. To po pierwsze, ponieważ widocznie procedury zostały złamane albo ich po prostu nie ma. A druga sprawa, tutaj zgodzę się z Krzysztofem, na dywanik powinni zostać wezwani Błaszczak, Kamiński i Wąsik, no bo jednak oni odpowiadają za parasol, który ma chronić instytucje państwowe. Być może są tak zajęci inwigilacją opozycji albo samych siebie, że po prostu nie mieli na to czasu. No, jeżeli saper myli się tylko raz, a ile razy może się pomylić prezydent? To jest absolutnie, to pokazuje stan państwa, to pokazuje stan polskich procedur, stan polskich służb. Jest to absolutnie kompromitacja. Pan Krzysztof Kawkowski, bardzo proszę. Brakuje słów, żeby powiedzieć, jak polskie państwo zostało w tej sytuacji ośmieszone. I to nie jest nic, co możemy spłycić do tego, że to jakiś przypadek. Polski prezydent drugi raz w ciągu 2 lat został ośmieszony na arenie międzynarodowej, czyli polskie państwo zostało ośmieszone. Czyli my wszyscy. To wygląda tak, jakby to było działanie celowe. Nie wierzę w to, że to jest działanie celowe. W dniu tego wydarzenia przewodowe to nie było. Jeżeli to nie jest działanie celowe, to na pewno było zaplanowane. Nie można prowadzić takich działań ad hoc. Nie wyobrażam sobie, przez lata współpracowałem z prezydentem, z premierami polskimi i wiem doskonale, jak są sprawdzane rozmowy, które są łączone na szczeblu premier, prezydent innego państwa. No to co pana zdaniem zawiodło w takim razie, jeżeli pan zna tę procedurę? Zawiódł rozsądek, to znaczy była chęć szybkiego rozmawiania z przywódcami i nie było żadnego sprawdzania, nie było drugiego, trzeciego sprawdzania, bo ktoś powinien z kancelarii prezydenta, myślę, że z BBN-u tutaj jest racja, oddzwonić do Pałacu Elizejskiego, tak jak się odzwania na przykład do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu, do Bidena i wtedy są te połączenia dwukrotnie sprawdzane. Myślę, że tego zabrakło. I jeszcze jedna rzecz mnie frustruje, bo tutaj była mowa, że prezydenta nie bijmy. No nie. Jeżeli prezydent widuje się, a widuje się z Emmanuelem Macron od wielu lat i rozmowa trwa 7 minut i podczas tych 7 minut prezydent nie orientuje się, że ma fake newsa na linii, który wiadomo, że jest na szczycie G20. Wiadomo, że ta rozmowa odbywa się w ramach tego, są inni przywódcy i prezydent nie orientuje się w tej sytuacji i przez 7 minut mówi, ja nie chcę wojny, ja tutaj zdradzam tajemnice, które są w relacjach Polska-Ukraina, Waszyngton, Stany, NATO. To ja Panie proszę, to nie ma zajęcia. Prezydent generalnie mówi, że jest bardzo ostrożny, nie chce wojny z Rosją, że to prawdopodobnie procisk wyprodukowany w Rosji, ale że on nie ma jasności, skąd są zostały wstrzelone, nie zdradza tajemnic. To jest tak, że w takiej rozmowie padają też słowa kontekstowe. Ktoś, kto to wykorzystał, a jestem przekonany, że służby rosyjskie na słuchawce analizowały tą rozmowę w czasie rzeczywistym, bo sprawdzały, co się dzieje. Jest naprawdę śmieszne dla państwa i straszne dla władzy. Prezydent się skompromitował i jego zaplecze tym bardziej. Na pewno wiedzę prezydent, czy swoją ocenę sytuacji przekazał. Ja tam tajemnic, mówiąc szczerze, nie widzę, co nie znaczy, że ja to usprawiedliwiam. Natomiast kontekst też był taki, drodzy państwo, że przywódcy największych krajów na świecie byli na szczycie G20 w Bali i po kolei też rozmawiali z Dudą. Tak? Więc w tym sensie Duda najpierw rozmawiał z Bidenem, tak, potem rozmawiał z Scholzem. No nie, dostał, 7 minut trwała ta i dostał informację, że Macron do niego zadzwoni, tak, i akurat oni się wtedy wdzwonili, co też może nie jest przypadkiem. Pani Anna Zaleska, czy pani, tak abstrahując od ocen tej rozmowy, drugi raz, pani minister, drugi raz prezydent został, a przez to także my skompromitowani. Tak jak każdy z obywateli, tak jak każdy z państwa, mimo że nie będę używała państwa języka, bo on absolutnie nie przystoi do dyskusji politycznej już na pewno w tej sytuacji.
Federacji traktuje te kwestie absolutnie poważnie. Uważam, że to prowokacja, to nie zabawa, to na najwyższym poziomie działanie służb rosyjskich po to, żeby kompromitować nie tylko pana prezydenta Andrzeja Dudę, ale w ogóle świat zachodni. Przypomnijmy, pan prezydent Macron też dał się nabrać. Również poważnie potraktowała to kancelaria prezydenta. Przypominam, za pierwszym razem dwie osoby, które za to odpowiadały przy przedstawicielstwie ONZ w Nowym Jorku, straciły pracę, bo procedury, systemy, wszystko jest opisane, ale zawsze tym, który tej procedury nie przestrzega albo doprowadza do takiej sytuacji, to po prostu dobrze, ale człowiek. Pani zdaniem powinny być dymisje w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta? Myślę, że one zostały zapowiedziane. Pan minister Szrot powiedział, tak jest, że konsekwencje personalne zostaną wyciągnięte. Rzeczywiście nie doszło tutaj do sytuacji, w której pan prezydent zachowałby się nieodpowiedzialnie, tak jak były oficjalne komunikaty, ale, tak rozmawiał. Ale oficjalny komunikat jest taki, jeśli pani pozwoli, oficjalny komunikat jest taki, że prezydent zrozumiał, że rozmawia z podróbką Macrona. Otóż mogą państwo tej rozmowy wysłuchać. No, prezydent się też czule pożegnał z tymi rozmówcami. To nie była przerwana rozmowa przez prezydenta, ale pan Marcin Kierwiński, bo prezydentowi Trzaskowskiemu zdarzyło się nie tak dawno rozmawiać z wizerunkiem mera Kijowa, Witalija Kliczki, który nie był Witalijem Kliczką, więc no, to nie jest tak, że to jest domena tylko obozu władzy. No tak, ale proszę nie porównywać tych dwóch sytuacji. Cały aparat państwa działa na rzecz prezydenta Dudy. Nie, myślę, że akurat jeżeli chodzi o te jego słowa, ego się nie... jest takie, może że... Pani posłuchać chwilę? Panie redaktorze, można lubić pana prezydenta Dudę, można nie lubić, można uważać, że jest dobrym prezydentem albo nie, no ale no to jednak no to jest bardzo wielki wstyd dla Polski, że coś takiego miało miejsce. No to do prezydenta Polski jest prościej dodzwonić się niż do rejestracji w zakładzie opieki zdrowotnej. No to tak śmieją się internauci. To jest po prostu kompromitacja. Tak jak do prezydenta Macron, jak do generałów NATO. Pani posłucha wreszcie, no bo cały czas... Ale to nie jest tak, że to, to są przypadkowi ludzie. Pan Marcin Kierwiński. Mówiąc zupełnie wprost, przecież to są oczywiste rzeczy. Pan prezydent otacza się miernotami, dlatego dochodzi do takich sytuacji. Polskie służby nie działają, dlatego dochodzi do takich sytuacji. Tylko ja zwrócę uwagę na jedną i chyba najważniejszą kwestię, bo ja tak słyszę, wszyscy zawiodli, no pan prezydent właściwie to tak słuchać tutaj od pani minister, zachował się profesjonalnie. No to posłuchajmy tej rozmowy. Ta rozmowa, całe otoczenie pana prezydenta. Właściwy i odpowiedni język. Marcin Kierwiński. Proszę popatrzeć, posłuchać na tę rozmowę. No przecież prezydent Polski rozmawia z tym domniemanym prezydentem Macronem tak, jakby stawał do raportu przed prezesem Kaczyńskim. Raportuje, co się zdarzyło. To nie jest rozmowa głowy dużego państwa natowskiego ze swoim odpowiednikiem w innym kraju natowskim. To jest raczej raport składany. Pan prezydent zachowuje się w tej rozmowie po prostu niepoważnie i to mnie najbardziej martwi, że mamy pełne usta frazesów o tym, jak rząd PiSu, pan prezydent Duda wstają z kolar, ale potem jak zadzwoni jakiś przywódca europejski, w tym przypadku nie był to przywódca, to była imitacja, to pan prezydent staje na baczność i opowiada wszystko, co musi. Drodzy Państwo, mam wrażenie, że słuchacze wiedzą, znają Państwa opinię na ten temat. Przejdźmy do jeszcze jednego tematu na koniec naszego programu. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Prawo i Sprawiedliwość niespodziewanie traci władzę na Śląsku. Tuż po wizycie Jarosława Kaczyńskiego doszło do zmiany władzy. Marszałek regionu z Prawa i Sprawiedliwości Jakub Chełstowski dołączył do opozycji. Mam pytanie od razu do pana Marcina Kierwińskiego. Długo przekonywaliście marszałka Chełstowskiego, żeby porzucił Prawo i Sprawiedliwość, bo krytykowaliście w 2018 roku radnego Kałużę, z waszych list wszedł, dołączył do PiSu, a teraz zdrada w odwrotną stronę, żeby przyjąć władzę. Panie redaktorze, proszę o tyle tego nie porównywać, że pan Kałuża sprzedał się za stanowisko wicemarszałka. Pan marszałek Chełstowski był marszałkiem i postanowił odejść z rządzącego obozu, bo ma dość tego, co wyprawia PiS. To jest trochę inna sytuacja. Chciałbym, żebyśmy tą subtelną różnicę bardzo mocno nakreślili. Nie przekonywaliśmy pana marszałka. To pan marszałek sam zdecydował,
się odejść z PiS-u, dlatego że ma dość tego, co wyprawia PiS. Ma dość blokowania środków europejskich, ma dość pozbawiania samorządów pieniędzy centralnych, tej politycznej uznaniowości, która jest w całym kraju, jeżeli chodzi o wsparcie rządowe dla samorządów. I to pokazuje tak naprawdę, jeżeli tak ważna osoba, no bo to jest szef okręgu PiS-u, były szef okręgu oczywiście, marszałek, no, jednego z dwóch największych województw, odchodzi z PiS-u, dlatego że nie może z tym PiS-em wytrzymać, bo widzi, jak PiS niszczy Polskę, to pokazuje tak naprawdę, że pani wszyscy Ursula, dokładnie wiedzą, pani Urszula Pasławska, bo PSL uczestniczył pani, też w tych rozmowach. Drodzy Państwo, pani Urszula Pasławska. Minister strasznie politycy, się denerwuje, no ma powody. Politycy, no, zaraz oddamy pani minister głos. Politycy PSL-u także uczestniczyli w tych układankach nowych koalicji na Śląsku. Że pełniejsza pani, drodzy Państwo, pani Urszula Pasławska. No doszło PSL do zmiany i tak naprawdę do tej zmiany, która wynik wyborów w 2018 roku jasno pokazywał, że to nie PiS miał sprawować władzę na województwie śląskim. Sprawował 4 lata. Natomiast zwracam też uwagę, że tutaj rzeczywiście nie odchodzą żadni koalicjanci, nie odchodzą żadne przystawki, odchodzą twardzi politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy widzą, co się dzieje, widzą, że idziemy na ścianę, a to świadczy o tym, że po prostu beton pęka. I być może w najbliższych miesiącach takiej sytuacji jeszcze będziemy mieli kilka. A czy to prawda, że państwo, prowadzą podobne rozmowy w sejmiku świętokrzyskim, gdzie PSL jest silny, żeby przeciągać ludzi PiS-u na swoją stronę? Wie pan, nie wiem, czy są prowadzone rozmowy, natomiast w tej województwie, gdzie rządzi PiS, no, nie dzieje się zbyt dobrze, w związku z tym na pewno... Jarosław Kaczyński powiedział, że tam, gdzie rządzi PiS, nie ma problemu finansowego. No tak, tak, ponieważ pieniądze... to jest też bardzo ciekawa sprawa. Ostatnio interweniowałam w sprawie Olsztyna, który dziwnym trafem przy każdym podziale pieniędzy zostaje wykluczony z tego podziału. Dlaczego? Dlatego, że pieniądze są wydawane w sposób nietransparentny. Ale wracając do tematu, myślę, że kolejne miesiące pokażą, jak ciężko się rządzi w czasie kryzysu. Inaczej się rządzi, kiedy drukarka drukuje pieniądze, kiedy gospodarka się rozwija ze względu na otoczenie gospodarcze, rozdaje się czeki, a kiedy drukarka się zacięła i trzeba zacząć podejmować Marszałek Chrystowski, odchodząc, powiedział, poziom smrodu przekroczył granicę. Jemu też chodzi o to, że w Funduszu Górnośląskim, takiej spółce samorządowej, gdzie rządzili ludzie, tego radnego Kałuży, który przeszedł ze strony Platformy Obywatelskiej do PiS-u, działo się źle, tam jest CBA, Skarbówka i podobno nie było woli, żeby te ale właśnie złożył na siebie doniesienie. Pani Anna Zalewska. No proszę Państwa, no przecież ja nie tylko jesteście politykami, posłami, ale zdaje się, że każdy z Was ma przeszłość samorządową, więc dobrze wie, że marszałek, starosta, prezydent, to tutaj inna struktura, bo zarządu nie ma, ale ma pod sobą też wiceprezydentów, po prostu odpowiada za te wszystkie działania. W związku z tym, tak jak powiedziałam, jeżeli mówimy o tym wątku, to tak naprawdę pan marszałek... Ja myślałem, że za przekręt pan marszałek, odpowiada CBA, pan marszałek nie działa, złożył, tam, pan marszałek złożył pani na siebie doniesienie. Czyli pani mówi, że jeżeli on mówi o Funduszu Górnośląskim, że radny Kałuża tam wsadzał swoich ludzi... To przecież taka jest struktura ustawy. Ale żebym ja dobrze dopytał, czy pani sugeruje, że Chrystowski uciekł do opozycji, dlatego że CBA miało się nim zająć? Ja nie, tego nie sugeruję. Natomiast marszałek, który mówi o członku zarządu, że on popełnił jakieś nieprawidłowości, a on tego nie widział, nie kontrolował, no to składa na siebie zawiadomienie. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, no rzeczywiście my poważnie będziemy wyciągać różnego rodzaju konsekwencje. Przypominam, a propos tej troski, prawda, i tych zmartwień pana marszałka. Jeszcze 2 dni temu witał się z Jarosławem Kaczyńskim, organizował spotkanie. W Częstochowie. Prawda. I tam bardzo... prezes Kaczyński... Widać, nie wytrzymał. Ale oddaję pani minister. Na pewno myślę, że nie odebraliśmy jednego sygnału, bo po prostu był to człowiek PiS-u, zaufany, więc nikt nie zwrócił na to uwagi, że został już kupiony na Opolszczyźnie. Są generalni samorządowcy, panie redaktorze, tak działają, że rady... Dobrze, panie, nie wnikajmy, drodzy państwo, dajmy jeszcze odpowiedzieć. W sierpniu to już był sygnał, prawda, że jest dogadany, odbywa się ciężka praca. Pan Krzysztof Bosak. W każdym sejmiku. Pani minister, Krzysztof Bosak. Krzysztof Bosak, drodzy państwo. Możemy pogadać o Drodzy państwo, Krzysztof Bosak.
Krzysztof, tak, Konfederacja. Po pierwsze, my w Konfederacji sprzeciwiamy się traktowaniu samorządów jako łupów partyjnych i w ogóle włączaniu do dyskusji międzypartyjnej na poziomie politycznym tego, kto komu zrobił psikusa, rozwalając koalicję albo robiąc wywrotkę na poziomie sejmiku wojewódzkiego. Nie tak powinno to wyglądać. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Sądzę, że od tego, że się zmieniła władza samorządowa w jednym województwie, znacznie ważniejsze i ciekawsze rzeczy dzieją się na poziomie europejskim, gdzie zaraz nam Rada Unii Europejskiej zatwierdzi nowe europodatki, które będą drenować kieszenie Polaków. Panie pośle, na rozumiem, że pan rozmawiamy. Trzecia sprawa, przy samorządowych sprawach najciekawsza była dla mnie wypowiedź jednego z odchodzących polityków PiS-u, który powiedział, że PiS po prostu nie ma żadnego pozytywnego podejścia do samorządów i faktem jest też to, co tu już zostało powiedziane, że PiS stosował przez ostatnie lata politykę finansowego zasypywania milionami monet samorządów, gdzie ma swoich ludzi, żeby pokazać, że oni rozdają czeki. Jestem z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Dokładnie odwrotnie. I samorządów, które właśnie są z innych niesłusznych partii. Drodzy Państwo, kończymy. Drodzy Państwo, to był szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Krzysztof Gawkowski z Lewicy, Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, pani Anna Zalska, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Bosak, Konfederacja, Urszula Pasławska, PSL. Dziękuję bardzo. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był szósty dzień tygodnia w Radio Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radio Z.